Marcin Wrona był twórcą, który, wydawało się, najlepsze miał dopiero przed sobą. Jego dwa dotychczasowe filmy, Moja krew, a zwłaszcza Chrzest, zostały dobrze przyjęte przez krytyków. Widać w nich było zarys charakterystycznego, ponurego stylu reżysera i nawet jeśli zawierały pewne braki, dawały nadzieję na szybki rozwój talentu Wrony. Dziś wiemy, że ten talent znalazł zwieńczenie w Demonie. Jak się niedawno okazało, jego ostatnim filmie. Reżyser, który odebrał sobie życie podczas ostatniego festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni, odszedł zostawiając po sobie swój najbardziej nietypowy film. Ale czy najlepszy? Demon wita nas ponurymi kadrami bliżej nieokreślonej polskiej miejscowości. Rzeka, las, mokradła, szarość i chłód. Do takiego świata przybywa Peter, zwany Pytonem, a rzadziej Piotrkiem. Anglik, który ma tu poślubić swoją wybrankę Żanetę. Młodzi nie znają się długo, co wywołuje mieszane uczucia u ojca dziewczyny granego przez Andrzeja Grabowskiego. Pomimo tego, w przeddzień wesela wszystko wydaje się być w jak najlepszym porządku. Do czasu, gdy Pyton odnajduje na posesji należącej do rodziny Żanety ludzki szkielet. Tak rozpoczyna się ta złowroga, a zarazem groteskowa opowieść. Złowroga, bo Wrona nie stroni od środków stylistycznych typowych dla horroru, takich jak zagadkowa fabuła i powolne budowanie napięcia i niepewności. Dostajemy tu wątek spirytualistyczny, poprowadzony do pewnego momentu bardzo sprawnie i intrygująco. Niepokoi również muzyka oraz zdjęcia odznaczające się skąpaną w mroku paletą barw, wśród których przoduje brudna żółć i brąz. Istotnie, ponury dramatyzm występuje w Demonie, tak jak występował w Mojej krwi i Chrzcie. Jednak tym razem jest zupełnie inaczej wykorzystywany. Nie dostajemy tu bowiem realistycznej kameralnej historii, lecz iskrzącą się od postaci przerażającą karuzelę wydarzeń. Przerażającą, a zarazem śmieszną, bo drugim naczelnym składnikiem filmu Wrony poza ciężkim klimatem jest wszechobecna groteska. Autor wykorzystuje w swoim filmie jakże popularny w polskiej literaturze i kinie motyw wesela. Był Wyspiański, Wajda, Smarzowski, pora na Wronę. Szczególne analogie widać właśnie z Weselem Smarzowskiego. Biesiadnicy co prawda są lepiej ubrani niż w filmie z Marianem Dziędzielem, a i jedzenie jest bardziej wykwintne. Jednak zestaw towarzyszących im przywar pozostaje niezmienny. Egoizm, chciwość, zawiść, głupota, czy wreszcie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, to tylko niektóre z nich. Również ojciec Panny Młodej w bardzo dobrej kreacji Andrzeja Grabowskiego ma co nieco wspólnego z Wiesławem Wojnarem. Dorobił się majątku dzięki ciężkiej pracy, zawsze myśli przede wszystkim o sobie, jest prostym człowiekiem, który dzięki pieniądzom próbuje się kreować na kogoś z wyższego szczebla. Inni bohaterowie również śmieszą swoim zachowaniem. Szczególnie ciamajdowaty miejscowy ksiądz i niezwykle wygadany lekarz, świetnie odegrany przez Adama Woronowicza. Aktorstwo stoi na wysokim poziomie, również do twórców ról nowożeńców nie sposób się przyczepić. Wizualnie jest bardzo ciekawie, a jednak... Demon w ostatecznym rozrachunku okazuje się filmem, który co prawda zawiera wiele ciekawych pomysłów i rozwiązań, ale zawodzi. Czemu? Przede wszystkim dlatego, że brakuje mu spójności i konsekwencji. Mieszanka horroru i komedii nie sprawdza się najlepiej. Z biegiem czasu natężenie żartów niepotrzebnie osiąga zbyt wysoki poziom, a film zaczyna denerwować, bo nie wiadomo w jaką reżyser właściwie chciał pójść stronę. Główny wątek okazuje się zaś bardzo przewidywalny. Gdzieś w połowie drogi znamy finał, a wielu osobom nie przypadnie do gustu niepotrzebnie w nim wykorzystany motyw społeczno-kulturowy. Demona zobaczyć warto, ale chyba tylko jako ukoronowanie pracy Marcina Wrony. Jego ostatni film jest porządny, ale nierówny. I niestety również on nie pokazał pełni talentu tego twórcy.